Kim Jong-un grozi prewencyjnym użyciem broni jądrowej. Korea Północna. Kim grozi prewencyjnym użyciem broni jądrowej. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un po raz kolejny ostrzegł, że w razie zagrożenia Korea Północna może z wyprzedzeniem użyć broni jądrowej, podała w sobotę oficjalna północno-koreańska agencja prasowa CNA. Kim wyraził niezłomną wolę dalszego rozwijania potencjału atomowego koreańskiego wojska tak, aby mogło ono, w razie potrzeby zapobiegawczo i dokładnie powstrzymać i udaremnić wszelkie niebezpieczne próby i groźby, w tym stale rosnące zagrożenia nuklearne ze strony wrogich sił. CNA podała, że Kim spotkał się z wojskowymi, aby pochwalić ich pracę podczas poniedziałkowej parady, na której reżim w Pjongjang zaprezentował swój arsenał. Na paradzie zaprezentowano m.in. międzykontynentalne pociski balistyczne, które potencjalnie mogą dosięgnąć cele w USA, oraz szereg pocisków krótszego zasięgu na paliwo stałe, które stanowią zagrożenie dla Korei Południowej i Japonii. Parada z okazji 90. rocznicy powstania Armii Korei Północnej. Parada z okazji 90. rocznicy powstania Armii Korei Północnej odbyła się w czasie, gdy Kim wznowił testy wojskowe mające na celu skłonienie Stanów Zjednoczonych do zaakceptowania idei, że jego kraj jest potęgą nuklearną, i zniesienia sankcji gospodarczych. Korea Północna tylko w 2022 roku przeprowadziła 13 testów broni, w tym pierwszą od 2017 roku próbę międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Negocjacje między USA a Koreą Północną. Negocjacje w sprawie broni nuklearnej między Waszyngtonem a Pjongjangiem utknęły w martwym punkcie w 2019 roku z powodu braku porozumienia w sprawie potencjalnego złagodzenia sankcji nałożonych przez USA w zamian za kroki Korei Północnej w zakresie rozbrojenia,